W Polsce wolność sumienia i wyznania ma o tyle duże znaczenie, że jest już gwarantowana w konstytucji. En Pologne, la liberté de conscience est importante dans la mesure où elle est déjà définie dans la Constitution. Sposób, w jaki została ona ujęta w konstytucji, wynika w dużej mierze też z tego, jakie były problemy z wolnością wyznania przed jej wejściem w życie, czyli za czasów komunizmu. La mesure dont ça a été défini dans la Constitution polonaise a été conditionnée par la difficulté qui résultait de la législation du temps du communisme dans le domaine de la liberté de conscience. I w Polsce jest oddzielenie państwa od kościoła, niemniej większość społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego i co więcej były problemy z dopuszczeniem wolności wyznania właśnie za czasów komunizmu, dlatego też obecnie państwo jest stosunkowo przyjaźnie nastawione do kościoła rzymskokatolickiego, co powoduje większość problemów na styku wyznanie państwo obecnie w Polsce. En Pologne, l'État est séparé de l'Église, néanmoins la communauté chrétienne est largement majoritaire dans ce pays, ce qui fait que cette Église bénéficie de certains privilèges dans la vision du pouvoir. Przykładowo, jednym z praw konstytucyjnych jest możliwość nauczania dla związków wyznaniowych i kościołów religii zatwierdzonych w państwie, religii w szkołach. Par exemple, la possibilité d'enseigner la religion catholique a été admise, et d'autres religions en théorie aussi, a été admise par l'État dans les écoles publiques. Te regulacje w praktyce napotykają jednak na bardzo dużo problemów. Również w związku z tym, że jak już mówiłam, większość społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego i większość szkół zapewnia religię tylko i wyłącznie dla dzieci tego wyznania. En pratique, ça pose des problèmes parce que, comme je disais, la plupart de la société polonaise est de confession catholique romaine, ce qui fait qu'il est difficile d'assurer des cours de religion autre que religion catholique. I o ile inne wyznania mają również możliwość prowadzenia tej religii, to szkoły czy odpowiednio gminy mają obowiązek zapewnienia jej dopiero od określonej grupy dzieci, która chce się na tą lekcję religii zapisać i dlatego też jest ona dużo trudniej dostępna dla dzieci innych wyznań. Bien que les autres confessions soient théoriquement autorisées à assurer des cours de religion, c'est difficilement faisable parce que les communes peuvent assurer des cours seulement à partir d'un nombre, d'un seuil quantitatif qui est difficile à atteindre. Co więcej, w Polsce, tak jak w każdym innym kraju, są również osoby bezwyznaniowe. I dla nich państwo powinno zapewniać lekcje etyki, które jednak w zdecydowanej większości szkół nie są zapewniane dla dzieci. A należy jeszcze wspomnieć, że lekcje religii są wprowadzone na każdym etapie nauczania, od przedszkola do liceum. De plus, il faut prendre en compte les athées. Il y en a de plus en plus et les écoles normalement sont obligées d'assurer des cours qui remplaceraient la religion, c'est-à-dire des cours d'éthique. Et ce n'est pas toujours le cas. Że lekcje religii są obowiązkowe na każdym poziomie. Il faut ajouter que les cours de religion sont assurés à chaque niveau de scolarité. Lekcje religii rzymskokatolickiej są w zdecydowanej większości prowadzone przez osoby nieświeckie, czyli siostry zakonne albo księże. Les cours de catéchisme sont animés en majorité par des personnes non laïques. C'est-à-dire les représentants du clergé et des ordres des religieuses. Dlatego też wydaje się, że francuski problem z noszeniem chust w szkołach w Polsce raczej by nie wystąpił, bo nie można by dopuścić zakonnice prowadzące lekcje religii do szkół. C'est pour ça que, par exemple, le problème des symboles religieux comme le voile islamique en France ne peuvent pas avoir vraiment lieu en Pologne. Przy czym bo siostry zakonne występują w habitach. Parce que les religieuses elles-mêmes, elles portent leur voile.
Przy czym należy też wspomnieć o tym, że społeczność muzułmańska jest jeszcze nieliczna w Polsce, chociaż zdarzają się zarówno uczennice, jak i nauczycielki noszące chusty i nie spotkało się to dotychczas ze sprzeciwem. Par contre, il y a de plus en plus, même si ce pourcentage reste infime, de représentants de la religion musulmane en Pologne, mais le port de voile ne pose aucun problème en Pologne. Il n'est d'ailleurs pas interdit. Innym problemem, który występuje w Polsce, jest zapewniona w konstytucji bezstronność władz publicznych. Un autre problème qu'on observe en Pologne, c'est l'impartialité de l'État, des autorités publiques, qui est assurée par la loi. Bezstronność władz publicznych powinna polegać również na bezstronności w sprawach religijnych, a zatem władze publiczne nie powinny pobierać żadnej religii. L'impartialité de l'État se traduit entre autres par le fait de ne pas privilégier une religion par rapport à d'autres. Niemniej dla większości osób przebywających w Polsce z innych krajów na pewno nasunie się od razu widoczność krzyży w wielu miejscach, również publicznych, również urzędach. Néanmoins, pour la plupart des gens venant en Pologne, ils vont être étonnés de voir les symboles de la religion catholique comme les croix dans des institutions publiques comme des offices d'administration ou des écoles publiques. Ciekawym przykładem jest zwłaszcza krzyż, który wisi w Sejmie, w polskim parlamencie. Un exemple intéressant, c'est la croix qui est suspendue dans la salle des députés au Parlement polonais. Nie ma on żadnej podstawy prawnej, został po prostu przez dwóch posłów przywieszony w sali sejmowej, sali posiedzeń, w której spotykają się regularnie posłowie. Il n'a aucun fondement juridique. Il a juste été spontanément accroché par deux députés qui l'ont accroché dans une salle des assemblées. Co ciekawe, nie spotkało się to dotychczas zbyt wieloma inicjatywami zdjęcia tego krzyża z sali sejmowej, ale wszystkie dotychczasowe inicjatywy nie przyniosły skutku i krzyż już prawie już ponad 20 lat w Sejmie wisi. Il est intéressant de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de l'enlever, mais toutes celles qui ont eu lieu n'ont pas abouti. Ce qui fait que depuis 20 ans, la croix reste accrochée à la salle de l'Assemblée nationale. I spotyka się to z wieloma dyskusjami. Czy jest to zgodne z zasadą bezstronności, co podnosi też wielu prawników w Polsce, czy też niezgodne z zasadą bezstronności, w związku z tym, że symbolizuje, jest to symbol tylko jednej z religii, które są praktykowane w Polsce. La question qui se pose, c'est est-ce que cela respecte l'impartialité de l'État? Est-ce que selon les juristes, l'État ne devrait pas choisir une religion en particulier. Odwiedzałam kiedyś szkołę w Białymstoku, w której nauczana jest religia muzułmańska, w której nauczany jest islam, w sali lekcyjnej, w której wisi krzyż. J'ai visité une école à l'est de la Pologne, à Białystok, où il y a une communauté musulmane qui bénéficie des cours de religion qui se passe dans une salle où il y a une croix accrochée. Ani rozmawiałam później z nauczycielem i z uczniami, i z ich rodzicami i nie widzieli oni w tym problemu, ponieważ we wszystkich klasach lekcyjnych w tej szkole wisiał krzyż, a cieszyli się z tego, że państwo zapewnia im dostęp do nauczania islamu w ramach państwowej edukacji. J'en ai discuté avec les élèves et les parents d'élèves qui ne voyaient aucun problème là-dedans, puisqu'il y avait des croix dans toutes les salles. Ils étaient juste reconnaissants que l'État leur assure la possibilité de bénéficier de catéchisme islamique à l'école publique. Czy mam iść w jakimś kierunku teraz?